Nazbierało się chęci i pomysłów, a więc jest 12 odcinek programu Przegląd nadal bez Bartandera. Wybacz, Pinki. W tym odcinku miszmasz gatunkowy, gdzie jedną serię nie kojarzy praktycznie nikt. Czas więc nadrobić zaległości w anime dzięki moim propozycjom. Wiem, żałujecie, że nie zebrałem zada na okres wakacji, wtedy przecież więcej czasu. Spokojna jednak, pierwsze dni szkoły to żadna przeszkoda, by zarwać kilka wieczorów. Klasówki i tak dopiero za jakieś 2 tygodnie. Jazda! Czternastoletni chłopiec imieniem Renton pragnie dostać się do grupy Gecko State, która przy użyciu mechów przeciwstawia się obecnym władzom. Pewnego dnia poznaje Eurekę, młodą pilotkę bojowego robota, której pomaga wyjść z opresji. Zostaje przyjęty do grupy, jednak aby wykazać się w walce, będzie musiał sporo ćwiczyć oraz sporo przejść, przede wszystkim z Eureką. Kultowy już serial produkcji Bones opowiada o wspaniałej przygodzie w przestworzach z pięknymi mechami w roli głównej. Eureka 7 to jedna z moich pierwszych mechapodobnych przygód. Długa i wciągająca historia zalicza co prawda kilka wpadek oraz nużących odcinków, jednak w ogólnym 50-odcinkowym podsumowaniu zdecydowanie warto dać jej szansę. Szaleni bohaterowie, pierwszo- i drugoplanowi i niebanalny związek pomiędzy głównymi bohaterami napędza tytuł jeszcze bardziej. Wspaniała jak na 2004 rok oprawa audiowizualna potęguje doznania. W 2012 roku wyszła co prawda kontynuacja o podtytule AO, opowiadająca losy, a zresztą bez spoilerów. Jednak jej poziom nie dorasta do pięt pierwowzorowi, dlatego kolejne 24 odcinki w świecie Eureka 7 obejrzycie już na własną odpowiedzialność. Pierwszy sezon biorę jednak na klatę, bo naprawdę warto. Bohater tego anime, Kenichi Shirahama, jest typowym szkolnym popychadłem. Ma w swojej szkole w pełni zasłużoną reputację kompletnego mięczaka i swoim kolegom służy zazwyczaj jako worek treningowy. Uczęszcza na zajęcia karate w szkolnym klubie, ale służy tam tylko jako sprzątacz w klubowej sali. Pewnego dnia spotyka przepiękną dziewczynę Miyu Furinji, która rozprawia się z bandytami, grupą agresywnych wyrostków, co wywiera na bohaterze wielkie wrażenie. Na tyle duże, że sam zaczyna trenować w miejscu, gdzie swoje niezwykłe umiejętności zdobyła Miyu. Nie wie jednak, iż w dojo Rozanpakun trenują sami najwięksi mistrzowie sztuk walki, a ich metody treningu są wprost zabójcze. Kenichi to jedna z tych serii, których remake bądź kontynuację brałbym w ciemno. Anime skupia się tylko na garstce całej mangi, aż trudno uwierzyć, że temat shonen z bardzo dobrą komedią nie dostał kolejnych sezonów. Kiedy akcja rozkręcała się na dobre, anime zakończyło swoją emisję. Fantastyczni bohaterowie, a w szczególności mentorzy Kenichiego. Dużo walk, masa dobrego humoru i przede wszystkim lekkość w oglądaniu. Co prawda poziom graficzny oraz płynność animacji pozostawia wiele do życzenia, jednak bardzo umiejętnie przykrywają to inne pozytywne aspekty. A no i zapomniałbym o dodatkowym smaczku w postaci ecchi i fanserwisu. Seria doskonała dla fanów bijatyczek, cycuszków i śmiechu. Myślę, że zachęciłem do oglądania, a później do przeczytania mangi. Scenarzystka Mari Okada nie jest ostatnio w formie? W takim razie polecam obejrzeć jej jeden z lepszych tworów całej kariery. Shinichiro Nakagami, główny bohater tej opowieści, znajduje się w sytuacji z pozoru idealnej. Obiekt jego nastoletniej miłości, Hiromi Yuasa, od roku mieszka pod jego dachem. Gdy straciła własnego ojca, rodzice Shinichiro postanowili ją przygarnąć.
Chłopak widuje ją więc nie tylko w szkole, gdzie chodzą do tej samej klasy, ale również we własnym domu. Niestety jednak ten układ wcale nie pomaga mu w zbliżeniu się do dziewczyny. Owszem, jest ona miła, uprzejma i uczynna, ale Shinichiro czuje, że oddziela ich niewidzialny mur, za którym Hirobi skrywa swoje prawdziwe emocje. Pewnego dnia Shinichiro poznaje Noe i Surugi, ekscentryczną dziewczynę z równoległej klasy, o której krążą po szkole dziwne plotki, między innymi o tym, że potrafi rzucać klątwy. Shinichiro coraz częściej spędza czas w towarzystwie Noe, której dziwactwo w jakiś sposób go przyciąga. Pewnego razu dziewczyna mówi mu, że musi pozyskać czyjeś łzy, gdyż sama od dawna nie jest w stanie płakać. Ofiarodawcą łez mógłby być Shinichiro, ale jest jeden warunek. Najpierw on i Noe muszą się do siebie zbliżyć. True Tears pochłonąłem w jeden dzień. Historia, choć niezbyt mocno ambitna, przedstawia jednak ciekawy temat zabiegania się trzech kobiet do głównego bohatera. Ich cierpienia często przypominają rozczarowania z anime Nagino Asukara. Coś wspólnego łączy te dwie produkcje poza tym samym studiem. Jako deser w produkcji tej spotkać możemy najlepszego koguta w anime zwanego Jibeta. Nie wiem czemu po 9 latach dalej pamiętam dokładnie sceny z pierzastym ptakiem w roli głównej. No cóż, nieważne. Ważne jest to, że True Tears podoba się miłośnikom seinen i romansu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Era walczących prowincji. Podzieloną Japonią rządziło wielu panów feudalnych, którzy toczyli nieustanne walki o władzę. W niespokojnych i burzliwych czasach jeden człowiek był krok od przejęcia kontroli nad całą Japonią, a był nim pan Owari Oda Nobunaga. Jednak staje mu na drodze młody generał przewodzący wielką armią Date Masamune, znany również jako Jednooki Smok. Mówi się, że rzeczywistość jest ciekawsza od fikcji, może i dlatego produkcje oparte na wydarzeniach historycznych zawsze będą cieszyły się popularnością. Oczywiście i one są w jakimś stopniu fikcyjne, nie zmienia to jednak faktu, że historia w wydaniu twórczościowym jest łatwiej i przyjemniej przyswajalna. Choć twórcy nieco pomajstrowali przy datach, Sengoku Basara nawiązuje do okresu Sengoku, czyli 1467 albo 1493 do 1573, w historii Japonii i przedstawia batalie, jakie toczyły ze sobą poszczególne prowincje. Głównym wątkiem jest wojna z Odą Nobunagą, na tle której przedstawiono rywalizację dwóch wybitnych samurajów tamtej ery, czyli Date Masamune i Sanada Yukimura. Świetnie wykreowane i mocno charyzmatyczne postacie to chyba największy plus produkcji. Jedno z niewielu anime na podstawie gier, które trzyma się logicznej i wciągającej historii. Dwa pierwsze sezony to naprawdę bardzo przyjemna przygoda w świecie Sengoku. Trzeci sezon niestety stworzony został totalnie na siłę, jednak nie jest aż tak super zły. Zapewne też obejrzycie w całym ciągu. Anime dla fanów takich produkcji jak Arslan Senki, Kingdom czy Utaware Rumono. Na koniec najbardziej niedocenione i zdecydowanie zbyt mało popularne anime w Polsce. Powieść twórcy Skur Rumble musi być dobra, prawda? Oczywiście, że tak. Anime opowiada historię 13-letniego chłopca imieniem Hajime, który przebywając u dziadka spędza niezwykłe lato. Mianowicie zakochuje się w Arashi, 16-letniej dziewczynie, o której początkowo wiemy tylko to, że potrafi podróżować w czasie, łącząc się z naszym bohaterem. Poznamy również Kaję, która jest najlepszą przyjaciółką Arashi, Juna, który skrywa małą tajemnicę, oraz kilka mniej lub bardziej ważnych postaci, których losy są ze sobą bezpośrednio połączone. Summer Storm to najlepiej i najprawdziwiej pokazane anime o przenoszeniu się w czasie, co zauważycie już w pierwszym odcinku. Nie zniechęcajcie się po nim, od drugiego odcinka akcja zaczyna się od samego początku. Przygody naszych bohaterów pracujących w kafejce ogląda się bardzo przyjemnie. Co ciekawe, jest to jedno z tych anime, które w tłach skrywa masę niespodzianek. Klienci kafejki to najprawdziwsi bohaterowie innych popularnych serii anime. Luffy, Ichigo czy Naruto, żaden problem, dla uważnych widzów pojawiają się w niektórych scenach na tyłach całej akcji pierwszoplanowej. Pilotażowy sezon mocno stawiający na fabułę zdarza się niestety trochę z drugim, który wypchany jest raczej odcinkami śmieszkowymi, nie popychającymi fabuły do przodu. Mimo to warto pochłonąć je wszystkie, w większości przypadków gwarantuje dobrą zabawę. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do następnego razu.